Z nami Wojciech Wojtasik, zwycięzca walki z Łukaszem Ryczem. Wielkie gratulacje, bo naprawdę bardzo ciężka walka i powiem szczerze, jak komentowaliśmy galę, otworzysz sobie, to nie będę kłamał. Na początku miałem wrażenie, że kto wie, czy to nie pójdzie dla Łukasza, ale tak czułem, że to bardzo równa walka. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jak czułeś po drugiej rundzie? Znaczy wiedziałem, że on będzie silny i że ta pierwsza runda jest najważniejsza, ponieważ że dla ciebie wszystko i tak rzeczywiście było. Odczułem tą siłę, trochę mnie ona przytłumiła z początku, ale wiedziałem, że muszę to przetrwać i później na dystansie 3 rund będzie coraz lepiej. Nie pokazałem wszystkiego oczywiście, bo trochę presja mnie zżarła, nie będę ukrywał, ale pokonałem to dzięki mojemu narożnikowi głównie, bo kiedy ich słyszę za sobą i podpowiadają mi, co mam robić, to co przepracowaliśmy, bo ciężki był okres przygotowawczy, chłopaki mnie bardzo dobrze dociskali, to wtedy mnie to niesie i z nimi mogę wszystko osiągnąć. Czy okres przygotowawczy przed walką z Łukaszem Ryszem to głównie obrona przed obaleniami? Obrona przed obaleniami i kontrola pod siatką oczywiście i moja presja stójkowa. Może jej nie pokazałem tak, jakbym tego chciał, ale na tym bazowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jest, że lubi parter po prostu i że będzie tam próbował dominować swoją siłą. No ale nie udało mu się to do końca, ponieważ wygrana po mojej stronie. Czy po drugiej rundzie, co ci mówił narożnik po drugiej rundzie? Bo różnie można było tę drugą rundę odczytywać. Co mówi? Czy po prostu szukaj nokautu, czy próbuj wygrać tę rundę, bo może być 2-1 dla nas? Nie, że po prostu nie ma już siły i że pływa, że te ciosy odczuwa na sobie, tylko nie szedłem za ciosem troszeczkę sam chciałem odsapnąć, nie pokazałem tego, na co mnie tak naprawdę stać, zabrakło tego troszeczkę dynamitu, żeby to pociągnąć i można to było skończyć szybciej, tak jak mi narożnik tutaj podpowiadał. Niestety albo stety trwało to 3 rundy, no na moją korzyść, prawda, można to było skończyć wcześniej, ale wyglądało to jak wyglądało. Może więcej doświadczenia i będzie to naprawdę lepiej wyglądać z walki na walkę. No na pewno, a ciekawy jestem jeszcze w tej trzeciej rundzie, kiedy już Łukasz Rycz faktycznie pływał, a ty go chciałeś dobijać w parterze. Nie przeszło gdzieś przez myśl, że może warto tę walkę wrócić do stójki? Nie, czułem się tam dobrze, tylko po prostu chciałem uważać może na jakiś trójkąt nogami czy coś takiego, żeby mnie nie zaskoczyło, bo jednak te 3 rundy też dały mi popalić, odczuwałem to, chociaż nie tak bardzo jak mój przeciwnik moim zdaniem. Dlatego chciałem spokojnie to pociągnąć do końca i skończyć go ciosami. Nie chciałem wracać do stójki. Czyli co, AK Champion 2-0 idzie się jak burza. AK Champion 2-0, jest to najlepszy klub, zapraszamy wszystkich. No i tak, chcecie być czempionami, dołączcie do czempiona. Dzięki wielkie i gratulacje za zwycięstwo. Dziękuję, powodzenia, bardzo. Dziękuję, miłego, do zobaczenia. Dzięki.